Pan Jezus nie będzie pochwalony. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym. Mam nadzieję, że będzie mnie dzisiaj tutaj dość dobrze słychać, ponieważ jestem w drodze do szkoły i chciałbym się dzisiaj podzielić w tym miejscu z Wami fragmentem słowa, które dzisiaj Kościół czyta. Ewangelia znowu jest o trędowatych. Pamiętacie, nie tak dawno rozważaliśmy to słowo o trędowatych. Podejmowałem wtedy temat wdzięczności. Jeden z trędowatych wrócił, bo rozeznał dar od Pana Boga, że został obdarowany i wtedy dopiero nastąpiło jego, można powiedzieć, pełne uzdrowienie. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, na coś prostszego w tej Ewangelii, a mianowicie na fakt, kim byli trędowaci. To, co mnie dzisiaj osobiście bardzo jakoś uderzyło w tym słowie. Otóż popatrzcie, trędowaci to byli ludzie wykluczeni. Największym problemem ludzi trędowatych tak naprawdę była ich samotność. Zauważcie, że byli wykluczeni ze społeczności, byli wyizolowani, żyli poza miastem, gdzieś musieli się ukrywać przed ludźmi, nie mogli się zbliżać do innych ludzi, czyli żyli sami ze swoim problemem. I myślę sobie dzisiaj, patrząc na ten świat, że to jest największy problem współczesnego człowieka. Żyć samemu ze swoim problemem. I myślę sobie, że to działa w dwóch kierunkach. Pierwszą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że ludzie boją się dzisiaj być z drugimi ludźmi, którzy mają problemy. Nie wiem, czasami mają taki strach wewnętrzny, że nie będą wiedzieli, co powiedzieć. Czasami być może po prostu gdzieś boją się, po prostu nie wiem. Czasami słuchanie wymaga rzeczywiście cierpliwości może, ale to, co jest najważniejsze i to, czego człowiek potrzebuje, człowiek, który cierpi, to jest zwyczajnie nieraz obecność. To jest po prostu usiąść z drugim człowiekiem, wypić herbatę, posiedzieć z nim w ciszy. Ludzie, którzy mają problemy, swoją drogą też nie zawsze chcą o nich mówić. I to jest ten drugi wymiar, o którym chcę powiedzieć, że czasami nam jest ciężko mówić o naszych problemach. I wtedy trzeba zrobić to, co zrobił ten trędowaty. Trzeba się rzucić Jezusowi w ramiona. Jest takie miejsce, jest taka osoba, która nas wysłucha zawsze. Jest takie miejsce, które przyniesie nam ulgę i tym miejscem jest kaplica, tym miejscem jest Twój pokój, tym miejscem jest miejsce Twojej modlitwy. To jest miejsce, gdzie możesz przyjść zawsze, z każdym największym swoim trądem. To jest miejsce, w którym nikt nigdy Cię z niczego nie wyklucza. To jest miejsce, w którym zawsze będziesz przyjęty. To jest miejsce, w którym jest ktoś, kto zawsze na Ciebie kocha. Więc kiedy Ci jest smutno, kiedy nie masz siły, żeby iść dalej, kiedy po prostu zwyczajnie masz jakieś problemy, zaryzykuj. Wejdź w doświadczenie modlitwy. To naprawdę pomaga. Z całego serca Wam błogosławię. I jeszcze raz, otwórzmy serca na dar drugiego człowieka, bo Bóg przychodzi do nas w spotkaniu także wtedy, kiedy stajemy jedna osoba obok drugiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Nie lękajmy się być po prostu z drugim człowiekiem. Takie proste, mądre, ale przecież jakie fajne, nie? Z całego serca Wam błogosławię na cały ten dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że pomimo tego chaosu było mnie trochę słychać. Dobrego dnia.